Jest ze mną Ralf Kamiński. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że jestem z Państwem dzisiaj tutaj tak wcześnie rano, ale warto jest wstać po coś, żeby tak fajnie się spotkać z Tobą. Autor, kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista. Okazja jest dzisiaj podwójna, żeby z Tobą porozmawiać. To jest premiera singla z jednej strony, znaczy klipu. Klipu, tak. Ostatni klip pożegnalny z poprzedniej płyty, Tata. No i jeszcze premiera dzisiejsza, czyli premiera albumu Kora. Tak, ale jeszcze wczoraj się ukazał singiel z Kory, więc to też była taka niespodzianka. Trzy premiery w jednym tygodniu. Trochę już ten roller coaster gdzieś tam mówię, wow. Też powiem szczerze, że mam taką sytuację, że pierwszy raz mam taki press, prawie dwa tygodnie takiego press weeku, nie? I tak, to jest dla mnie takie święto, że mogę spotykać się i właśnie rozmawiać o tym, co się dzieje. No dobra, powiedz najpierw, co z tym tatą? Tato, nie byłeś tatą. Mnóstwo komentarzy ma w tej chwili ten klip, piosenka odkrywana na nowo, odkrywana też przez nową publiczność. Ludzie się z tym identyfikują. Powiedz, czy ty chciałeś opowiedzieć o jakimś naszym ogólnopolskim problemie z ojcami, czy po prostu chciałeś opowiedzieć prywatną historię? No, zaczęło się na pewno od takiej osobistej bardzo historii, od bardzo osobistego wyznania. Nie było łatwe dla mnie to, żeby opublikować tak intymny utwór i tak bardzo, bardzo odsłonić się przed moimi słuchaczami. I dużo mnie to kosztowało, ale też chciałem w jakiś sposób zakończyć dosyć mocno ten projekt Młodość, którym tak mój tytuł mojego drugiego albumu właśnie taki był i chciałem to jakoś tak, nie wiem, tak jakoś ukoronować ten okres i tak jak ja mówiłem ekipie, z którą pracowałem nad tym teledyskiem, że słuchajcie, my robimy coś bardzo artystycznego, myślę, że nikt nie będzie oglądał tego teledysku, zróbmy to po prostu dla artystycznych powódek, a tu się okazuje, że mamy jakiś kompletny rekord, mamy już praktycznie 250 000 w 3 dni, to ogromne poruszenie, i ten wspaniały odbiór, wydaje mi się, dosyć odważnego teledysku, niewygodnego możliwe dla niektórych, a też bardzo ciężkiego i odważnego dla mnie, bo ja musiałem bardzo się przełamać. Raz zagrałem tam drag queen i pierwszy raz obnażam się przed moim widzem. Jestem bez mojego mocnego, glam rockowego wizerunku, który towarzyszył mi przez 1,5 roku. Nigdy nie stresowałem się tak mocno przed premierą teledysku, jak wtedy. No ale właśnie, ale opowiadasz o czym? Opowiadasz też swoją teraz przemianę sceniczną? Czy opowiadasz coś, jakąś przemianę też życiową, która towarzyszy? Jak daleko jest od tej sceny w twoim wypadku i od tego zmywania makijażu tutaj i do tego, co przeżywasz w życiu? Starałem się zawrzeć w tym teledysku bardzo dużo symboliki. Jest to też pewien rodzaj opowieści o kreacji scenicznej, o takiej masce, którą my jako twórcy zakładamy dla widza. Potem wychodzimy za scenę i tam dzieje się coś. Patrzę się w lustro, kontempluję. Jest tam też rozważanie o starości, o przemijaniu, o... Starałem się mimo wszystko, że jest to gdzieś tam opowieść, wnieść tam bardzo dużo prawdy, ale tam też są nawiązania do mojej wcześniejszej twórczości. Gdzieś tam wisi golf z okładki mojej pierwszej płyty. Są kostiumy, które pojawiały się w innych teledyskach z tej płyty. Jest peruka, która będzie na scenę na Kora. Może nie widać, no nie udało się tego zmieścić. Są okulary też z mojej pierwszej płyty, zdjęcia z dzieciństwa. Jest tam mnóstwo takich smaczków, które przenoszę dla moich fanów i oni to odkryli bardzo szybko. Szukałem wzrokiem tego sweterka z napisem Dobra Zmiana. Tak, tam jest właśnie. Jest? Jest. Znaczy tam akurat jego widać, tak. No to dobrze, to sweterek zachowałeś, rozumiem, ten słynny z klipu. Ja wszystko tak naprawdę archiwizuję to, co jest w trakcie mojej twórczości. Czy to są kostiumy i moje, i mojego zespołu, a również scenografia. Dobrze, to czym jest w takim razie dla ciebie to, w co wchodzisz w tym momencie? Ja wiem, że to już spektakl z jednej strony przygotowany na przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu, czyli ten zestaw piosenek Kory i Manamu.
Czym to jest dla ciebie i czym jest dla ciebie, i kim jest dla ciebie Kora też jednocześnie? Dla mnie ten projekt urósł na jakiś wielki, ogromny projekt. To przede wszystkim na początku miał być tylko spektakl przygotowany na przegląd piosenki aktorskiej, gdzie miałem wystąpić jako laureat Grand Prix. A zrobił się z tego, ja to trochę nazywam album pomost pomiędzy moim kolejnym, właśnie przed moim kolejnym solowym albumem. Więc zamiast zrobić przerwę, wydaję album z nie swoimi utworami na nowo i wydaję go też z innymi wspaniałymi muzykami, ponieważ ja nigdy wcześniej tak nie pracowałem, tak jak nad tym albumem. Stworzyłem go wspólnie z Bartkiem Wąsikiem, z Michałem Pepolem, z Pawłem Izdebskim, z Wawrzyńcem Topą i Wiktorią Bialik. Więc to jest, ja jestem jednym z elementów, jestem producentem tego albumu i reżyserem spektaklu, ale to jest nasz wspólny album. Czyli masz nową grupę? Tak. To jest grupa, która zostanie z tobą na dłużej? To jest grupa, która jest ze mną przy tym projekcie. No dobrze, to teraz przejdźmy do Kory. Rocznikowo no to nie jesteś pokoleniem Manamu. Nie dorastałeś w latach 80., ale rzeczywiście też ten wybór piosenek Manamu to jest zaskakujące, bo tam są w dużej mierze piosenki z lat 90. Tak. I jaka jest twoja wizja Kory? Kim ona dla ciebie była? Album Manamu, płyta Kory Róża, to jest pierwsza płyta, którą w życiu słyszałem w wieku prawie 4 lat. I nigdy nie zapomnę tego uczucia, pierwszego uczucia, które budzi muzyka, która ogromnie się podoba i której nie można przestać słuchać. To była kaseta, leżenie na dywanie i słuchanie tej płyty. Więc to na pewno coś we mnie zostawiło. Ja mówię otwarcie, że nie jestem specjalistą od Kory i Manamu, pomimo tego, że gdzieś ta muzyka jej przewijała się i jej osoba, i ogromnie ją podziwiałem cały czas, ale też to jest dla mnie taki sposób tego, że ten projekt to nie jest bycie Korą, odegranie Kory, udawanie Kory. To jest moja fantazja na temat jej osoby i tak jak ja wyobrażam sobie jej przestrzeń. To nie są covery greatest hits, to nie jest spotkanie karaoke. To jest opowieść sklejona z wybranych utworów, niekoniecznie największych hitów, opowieść o ogromnej tęsknocie, o głodzie miłości, ale też o współczesnej Polsce i po prostu o tym, co dzieje się teraz współcześnie. Ogromnie ponadczasowe teksty, wybitna poezja, wybitne kompozycje i dla mnie jako dla twórców, ale też dla współtwórców tego albumu, myślę, że to bardzo inspirujące i rozwijające dla nas na przyszłość. No dobrze, jak miałbym sobie wyobrazić cover Manamu dla ciebie, Szare Miraże, to człowiek tworzy metamorfozy. To by była opowieść o tych wszystkich metamorfozach scenicznych. W sumie, dlaczego myśmy o tym nie pomyśleli? No to nie. Muszę cofnąć album ze sklepu w takim razie. Na część drugą w takim razie. Kory niestety z nami nie ma od 3 lat. Brakuje ci jej jako postaci? Ja myślę, że wszystkim brakuje, bo jak ma się przez lata tak ikoniczną postać, która wnosi ogromnie dużo kolorytu i czegoś innego niż wszystko dookoła, to jak odchodzi ktoś taki, to pozostaje pustka, która jest nie do zastąpienia. No to, co zostaje, to ta aura, ta tajemniczość, ta taka nierzeczywistość, taka wręcz boskość postaci, prawda? Bo to się wydaje, czy to była prawdziwa postać, czy to była zjawa z kosmosu, która po prostu gdzieś tam się pojawiła w swojej twórczości. No właśnie, ona łączyła bycie jednocześnie tą postacią sceniczną i łączyła też komentowanie na bieżąco tego, co się dzieje dookoła. Tej komentatorki to może trochę brakuje. Ty parokrotnie mówiłeś w wywiadach, że właściwie ten bunt jest potrzebny i to reprezentowanie tego, czym jesteśmy poza sceną, chyba też dla ciebie. Właśnie to, co ja zauważam ostatnim czasem, właśnie, że brakuje takich osób, artystów czy twórców wyraźnych,
którzy są, mają swoje zdanie, bardzo takie mocne, wyraźne, nie boją się tego zdania. Tak jak na przykład ona, to ona miała bardzo mocne opinie na wiele tematów i się ich nie bała. A jest taka tendencja takiej zbytniej poprawności, takiej wręcz niejakości i mi nieraz nie podoba się czyjeś zdanie, albo nie zgadzam się z różnymi opiniami, ale mam bardzo duży szacunek dla osób, które to zdanie wyrażają bardzo, bardzo, bardzo jasno, ale też mam takie coś, że jest tego coraz mniej, że oczekuje się od nas, od twórców, żebyśmy po prostu byli totalnie neutralni i się tylko uśmiechali, a jak mówimy na jakieś tematy, to tylko dobrze. No właśnie, no, dziennikarze oczekują tych opinii na tematy i właściwie to my bardzo często gdzieś tam pewnie uciekaliśmy do kory właśnie po jakieś zdanie. Szukałem tak wyrazistej opinii na temat protestów choćby zeszłorocznych, które się odbywały. Trochę artyści się wypowiadali, ty się wypowiadałeś, tak. ale ta energia gdzieś zgasła w pewnym momencie. Nie rozumiem takiego czegoś, że ktoś żyje i nie ma, w ogóle udaje, w cudzysłowie udaje, jakby coś się nie działo. Tutaj gdzieś tam kipi, leje się za oknami, helikoptery latają, a ktoś po prostu wrzuca jakieś selfie, jak jadł piękne śniadanie. Wspaniale, że jadł, ale no matko, no po prostu żyjemy na tym świecie i nie lubię osób, które po prostu są nijakie i dla mnie twórcy, którzy są tacy po prostu jacyś tacy jak Szwajcaria, tak to trochę to nie jest to, po co się idzie, bo ja oczywiście, jak zaczynałem pracę jako muzyk, jako osoba, która występuje na scenie, to moim marzeniem przede wszystkim było to, żeby śpiewać i żeby występować i spełniać te swoje marzenia, opowiadać o sobie. I nadal to jest, ale ja też wiem o tym, że ja mam jakąś platformę, mam swoich słuchaczy, fanów i próbuję im przedstawiać swój światopogląd. Właśnie, w jakim stopniu ci fani cię mobilizują do tego? No bo teraz zarówno sytuacja z tym klipem, o którym rozmawialiśmy na początku, jak i pewnie z odbiorem piosenek Kory, w których gdzieś tam różne rzeczy można wyczytać, ona cię trochę tak, te komentarze cię czasami mobilizują do czegoś, inspirują? Nie wiem, znaczy inspirują mnie do tego, żeby po prostu, żeby mieć mimo wszystko to własne zdanie i żeby się nie bać tego własnego zdania, ale też to, co ja staram się przekazywać moim bardzo większej ilości bardzo młodym słuchaczom, że szacunek jest najważniejszy, że poglądy ludzi są przeróżne i my nie zmienimy tych poglądów. Jedyne, co możemy próbować, to być i szanować się nawzajem. No dobrze, czyli jednak media społecznościowe też stwarzają pewną barierę. Znaczy, możesz z tą publicznością dyskutować, możesz podchwytywać, ale w pewnym momencie no, nie możesz obrażać. Ja miewam czasami palne jakieś głupstwa, jak był ten taki najgorszy lockdown, to jak wiesz, siedzę, to przychodzą mi bardzo różne dziwne myśli, które są czasami żartem, ale czasami wychodzi z tego jakaś twitterowa bomba, nigdy w moim jakby takim założeniu nie jest to, żeby kogoś obrażać albo, nie wiem, no obrażać. Dobra, młodość, Kora, co będzie następne? Jak spojrzymy za trasę koncertową, trasa koncertowa listopad, grudzień, styczeń z tymi piosenkami Kory, a później? Ja jestem w trakcie pracowania nad swoim solowym albumem. Dopiero wrócę do dalszej pracy, bo teraz grałem bardzo dużo, prawie 40 koncertów zagrałem, jeszcze z albumem swoim numer 2. I nie mogę doczekać się swojego kolejnego solowego projektu, bo nie mogę się doczekać, żeby pokazać ludziom to, co nawymyślałem. To będzie coś szokującego? Nie szokującego, no innego. No dobrze. To czekamy w takim razie na to inne. Ciekaw jestem bardzo przyjęcia tych coverów Kory, bo to jest grząski grunt. Bardzo grząski. Ale mamy, wiesz, bo my jak zagraliśmy tą premierę we Wrocławiu, to chyba z swoich koncertów nie miałem tak rewelacyjnego odbioru i my tak trochę, wiadomo, ze strachem i chcielibyśmy, żeby ten projekt się pięknie rozwijał, ale tak trochę spokojnie oddajemy to ludziom, bo mamy to już sprawdzone.
Bardzo Ci dziękuję. Ralf Kamiński był gościem Newsroomu.